Hej, nazywam się Adam Herman i jestem trenerem personalnym w klubie Bażantowo Sport. Zapraszam do współpracy wszystkie osoby, dla których ważna jest poprawa sylwetki, jak i sprawność. W treningu personalnym najważniejsza jest realizacja celu. Trener z kolei jest od tego, aby dobrać najlepsze i bezpieczne ćwiczenia dla danej osoby. Oprócz celów sylwetkowych, czyli tych najczęściej spotykanych, ważna jest też poprawa sprawności u osoby, bo to będzie warunkować i szybsze, lepsze, bardziej efektywne osiąganie celu treningowego, właśnie tego sylwetkowego, ale i poprawa sprawności na co dzień. Lepsze funkcjonowanie na co dzień, a więc i bezpieczniejsze, zmniejszenie ryzyka kontuzji, dolegliwości w wieku starszym itd. Poprawa sylwetki i poprawa sprawności jak najbardziej mogą iść w parze. I od tego właśnie jestem ja, aby w tym pomóc i pokazać drogę, aby to jak najszybciej i bezpiecznie osiągnąć. Jeżeli chodzi o ćwiczenia, do których będziemy dążyć lub wykonywać od samego początku, będą to ćwiczenia kompleksowe, wielostawowe, złożone, czyli przysiad, martwy ciąg, wykroki, wiosłowania i wyciskania. Ta grupa ćwiczeń podstawowych będzie zawsze powodowała wysoki wydatek energetyczny, czyli będziemy dużo spalać energii, a więc i tłuszczu podczas wykonywania tych ćwiczeń. Będą to ćwiczenia bezpieczne, o ile się do nich przygotujemy. Będą zapewniać, niezależnie od naszego celu, dobry skutek, ponieważ jeżeli będziemy chcieli spalić szklankę tłuszczową, wybierzemy te ćwiczenia dla wysokiego wydatku energetycznego. Jeżeli będziemy chcieli budować siłę, wybierzemy właśnie ćwiczenia wielostawowe. Jeżeli będziemy chcieli poprawić sylwetkę, jeżeli chodzi o budowę masy mięśniowej, również te ćwiczenia będą dla nas bazą. Dlatego od początku będziemy dążyć do poprawnego ich wykonywania w pełnym zakresie ruchu, a później do osiągania celu z ich wykorzystaniem.